Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 70 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Góra Oliwna, Cedron, Droga Krzyżowa, Dróżki Matki Boskiej i Pana Jezusa. W sumie 44 obiekty architektoniczne. Aby zobaczyć je wszystkie, trzeba pokonać trasę 6 km. Kalwaria Zebrzydowska to najstarsza i największa w Polsce kalwaria, którą rocznie odwiedza blisko 2 miliony pątników. Wysiłek fundatorów, artystów, ale i piękno przyrody sprawiły, że to miejsce ma niepowtarzalną atmosferę. Dzieje tej słynnej kalwarii rozpoczynają się w roku 1600. To wtedy Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski i starosta landskoroński postanowił zbudować wzorowaną na kaplicy Golgoty w Jerozolimie kaplicę Świętego Krzyża. Fundatora wsparli umiejętnościami dwaj artyści. Jezuicki architekt Jan Maria Bernardoni, który opracował projekt kościoła i klasztoru, oraz złotnik Paweł Baudart, autor projektów kaplic. Jak zrodziła się idea budowy kalwarii właśnie w tym miejscu? Na pewno pomógł temu klimat, w którym tu się znajdujemy i to otoczenie przyrody. Między tymi pagórkami, dolinami wkomponowano 44 kaplice, a każde z miejsc odpowiada tym w Jerozolimie. Czyli mamy tutaj wierne odtworzenie topografii Ziemi Świętej tak naprawdę. Dokładnie. Tutaj jest o 100 metrów, można powiedzieć, w stosunku do Jerozolimy ten teren szerszy, ale to też ciekawie zinterpretowali twórcy. Powiedzieli bardzo dobrze. Pątnik ma o te 100 metrów więcej trasy, że tak powiem, do przebycia. I poszczególne tereny mają swoje nazwy. Tu akurat znajdujemy się na wzgórzu Moria, na którym wybudowano ratusz Piłata. I później tak idziemy w stronę Golgoty, czyli Góra Żarek to Golgota. Gdybyśmy się przenieśli teraz w stronę południową, doszlibyśmy do Góry Syjon. Na Górze Syjon jest Kajfasz, Annasz, Wieczernik, Domek Matki Bożej. I idąc w stronę wschodnią, dochodzimy właśnie do rzeki Skawinki, a rzeka Skawinka to w pewnej swojej części właśnie rzeka Cedron. Od czego Mikołaj Zebrzydowski rozpoczął? Która z kaplic była pierwsza? Pierwszą z kaplic oczywiście była na Górze Żarek, zwanej teraz Golgotą, kaplica Ukrzyżowania. Ta jeszcze była utworzona na wzór odlewu gipsowego, który przyjaciel Hieronim Strzała przywiózł mu z Jerozolimy. Od kiedy tutaj w Kalwarii trwa tradycja misteriów? Pierwsze odnotowane takie obchody Misterium Męki Pańskiej to już jest rok 1608, gdzie tutaj właśnie pątnicy, przechodząc od kaplicy do kaplicy, rozważali tajemnice męki Jezusa Chrystusa. Później powoli nabiera coraz żywszego wyrazu to misterium, gdzie już aktorzy zaczynają aktywnie brać w tym udział, odwzorowując jak gdyby sceny męki Chrystusa i powoli tak tworzy się cały Wielki Tydzień. W małopolskiej Jerozolimie pielgrzymów można spotkać przez cały rok. Pielgrzymi rozważają mękę pańską między kaplicą namaszczenia, wieczernikiem i kościołem Matki Bożej. Z kalwaryjskim misterium pasyjnym bardzo mocno związana jest tradycja ludowa. Wierni podczas Drogi Krzyżowej dźwigają kamienie, które symbolizują ich grzechy, a spod pałacu Piłata zabierają uplecione własnoręcznie korony cierniowe i porzucają je potem na szczycie Golgoty. Inna tradycja mówi, że będąc w Kalwarii po raz pierwszy, należy przejść przez rzekę Cedron bosą stopą. Po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego jego dzieło kontynuował jego syn Jan. O Kalwarię dbał też wnuk pierwszego fundatora. Rozbudował klasztor, a do kościoła dobudowano kaplicę dla cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obraz trafił do Kalwarii w roku 1641, gdzie zasłynął wieloma łaskami, przyciągając rzesze pielgrzymów. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej jest prawdziwym sercem Kalwarii Zebrzydowskiej. Zadedykowana Najświętszej Maryi Pannie Anielskiej ze względu na duchowych synów, opiekunów Kalwarii. Tak jak miejscami świętymi w Jerozolimie opiekują się franciszkanie, tak i tutaj fundator zapragnął, aby tymi miejscami zaopiekowali się jego duchowi synowie w Polsce, zwani Bernardynami. Świątynia powstała w 1609 roku
według projektu architekta Paula Baudarta i Jana Marii Bernardoniego. Potem rozbudowana ze względu na przybywających pielgrzymów o tę nawę główną, o którą się już postarała Magdalena Czartoryska. Zawiera bardzo, bardzo wiele pięknych elementów, oprócz ołtarza głównego, w którym jest umieszczona figura Matki Bożej Anielskiej, freski Włodzimierza Tetmajera czy Karola Politińskiego. To piękno Kalwarii i ważność tego miejsca podkreślał zawsze Jan Paweł II. Największy spośród kalwaryjskich pielgrzymów. Rzeczywiście, Karol Wojtyła od najmłodszych lat przybywał do Kalwarii, pielgrzymował tutaj ze swoim ojcem. Szczególnie często przyjeżdżał jako metropolita krakowski, arcybiskup i kardynał. Dlatego, że wtedy przewodniczył głównym uroczystościom, jakie na Kalwarii mają miejsce. Najczęściej pielgrzymował tutaj sam. Przyjeżdżał tak, że nawet, cytując papieża, że nawet kustosz klasztoru nie wiedział, że kardynał jest na dróżkach. Kalwaria Zebrzydowska jest pierwszym założeniem tego typu w Polsce. Zebrzydowscy znaleźli licznych naśladowców, jednak niewielu mogło dorównać im rozmachem. Znakomite usytuowanie pomiędzy górą Żar a Landskoroną. Trwająca tutaj od wieków tradycja misteryjna i całe bogactwo architektury sprawiają, że Kalwaria Zebrzydowska to prawdziwa polska Jerozolima pełna pielgrzymów. W 1999 roku sanktuarium zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.